Słuchaj, Kamil. Co? Długa jest ta ścieżka rowerowa. Wiesz, co kiedyś tutaj było? Kolej wojskotorowa. Babciu, pamiętasz, na jakiej trasie jeździła kolejka? Kolejka jechała z Marezy do Górcza i z Górcza do Marezy. A w drugim kierunku to jechała z Marezy do Rusinowa i wracała z powrotem do Marezy. Kolej wąskotorowa powstała w 1901 roku. Zadaniem tej kolei było nie tylko transport osób, wiadomo, no, autobusów nie było, tak? Natomiast to był jeden z sposobów komunikacji. Więc wybudowano linię kolejową z Marezy do miejscowości Rusinowo. Ta linia miała długość około 20 km. Oraz drugi odcinek, który łączył Marezę poprzez Korzeniewo, potem wzdłuż Wisły do Janowa i Górcza. Ciekawa była sytuacja w Janowie, gdzie kolej była doprowadzona do rzeki Wisły i tam poprzez specjalny prom kolejowy wagony mogły przejeżdżać do miejscowości Gniew. Także całe no, dzisiejsze Dolne Powiśle było jak gdyby skomunikowane. Była jeszcze jedna linia zasadnicza i najważniejsza. Te płody rolne to były głównie buraki cukrowe, które były przerabiane przez cukrownię w Kwidzynie. Woziło się buraki z dołu, tak, z poziomu powiedzmy 11 metrów na poziom Kwidzyna około 60 metrów nad poziomem morza. I w drugą stronę to również był dosyć ciekawy transport, dlatego że wożenie materiałów budowlanych, węgla do miejscowości Rusinowo, czy do wszystkich miejscowości w zasadzie, od Marezy do Rusinowa, czyli Kwidzyn jak gdyby był no, powiązany również torem z Marezą. Mnóstwo dzieci dojeżdżało właśnie tą kolejką. No bo nie było innego dojazdu. Później my żeśmy jako już dorośli, już z naszym dzieckiem żeśmy kursowali. No i to nie wiem w jakich latach to już ona przestała istnieć. Nie pamiętam. Już teraz nawet śladu nie ma, którędy trasa szła. Żadne, może zdjęcia gdzieś ktoś wykonał, to na pewno jest dokumentacja, ale jako tak wizualnie już nie ma. A szkoda, bo to takie powszechne jest, można by było takie turystycznie wykorzystać taką kolejkę i w sezonie letnim to na pewno by była atrakcja niesamowita dla wielu dorosłych i dzieci, bo to przecież wiele pokoleń tą kolejką kursowało i dojeżdżało, nie? Uczestniczyli. Obowiązkowo było kupno biletu na Marezie, jak się wsiadało ze stacji, a jak wsiadałaś w trakcie, bo przystanki były, no to u konduktora trzeba kupić bilet. A jak z Marezy wyruszyła tylko kolejka już tak za Marezą, to konduktor chodził i sprawdzał każdemu bilet i kasował. A jak nie, no to jakiś gapowicz, no to musiał karę zapłacić. Dobrze, a dlaczego tej kolei już nie ma? Po prostu zmalało zapotrzebowanie. Rozwój komunikacji samochodowej, stan dróg, poprawa stanu dróg, szybkość transportu. Tych buraków nie woziło się już w takich ilościach. Tak? Ten transport był bezpośrednio, zresztą od wojny już cukrowni w Kwidzynie nie było. Dzień 31 grudnia 1985 roku był ostatnim dniem kursowania